Proszę Państwa, raport ma 22 lata, no bo pamiętajcie, że raport powstał na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w 1997 roku. Tutaj mamy prezesa, którego bardzo serdecznie witamy, prezes Andrzej Mochoń. I te 22 lata, oczywiście raport się zmieniał, ale tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia targów, wydajemy prawie od samego początku raport MSPO, który jest codzienną gazetą targową. Według naszej wiedzy w Polsce takich przypadków za wiele nie ma, jeżeli w ogóle. My przygotowujemy to z dnia na dzień. Jak już powiedziałem, 22 lata to nawet w Stanach Zjednoczonych jest wiek całkiem niezły. Akurat tam chodzi o to, że można spożywać alkohol. U nas zawsze można było, nawet jak raport był rocznym czy dwuletnim baby. Ale no, dzisiaj też będzie oczywiście okazja. Jak już mówiłem, mamy problem, bo spóźnia nam się catering i czekamy na ciepłe. Jest? Tak, no proszę. No, nie zauważyłem. Także proszę wybaczyć. Dzisiejsze spotkanie, uroczystość będzie miało kilka punktów formalnych. Jednym z nich będzie wystąpienie pana prezesa Mochonia. Drugim będzie wystąpienie pana redaktora naczelnego raportu Andrzeja Wojtasa. No i nasz znakomity Wojtek Łuczak, wiceprezes do spraw wydawniczych. Obaj panowie przedstawią wam laureata tegorocznego wyboru najefektowniejszego stoiska na MSPO 2019. Myślę, że to będzie wybór, który nie będzie dla was zaskoczeniem, bo myślę, że ten wybór jest bardzo dobry. My się bardzo cieszymy z tego, że to tyle już trwa i całkiem nieźle nam to wychodzi. Natomiast każdy z Państwa, którzy nas odwiedzali w poprzednich latach, zauważył zmianę. No, co tu dużo mówić, organizator złośliwie wybudował tutaj wiatrołap i musieliśmy się przenieść. Pamiętacie, byliśmy zawsze tam, teraz jest tu. Wszyscy mówią, że jest lepiej, bo jest więcej miejsca. No, myślę, że całkiem negocjujemy, żeby się troszeczkę przesunąć bliżej Państwa, bo jak Państwo nie chcą, no to co zrobić? Ja bym prosił tutaj, słuchajcie, do nas, no nie bójcie się, może kamery, żeby nie zasłaniać za bardzo, ale tutaj zapraszamy. A teraz oddaję głos prezesowi Andrzejowi Mochoniowi. Prosił mnie, żebym nie zmuszał go do zbyt dużego mówienia, bo już w zasadzie ledwo mówi. Słuchajcie, kolejny dzień, co chwilę coś otwiera, zamyka, wita i tak dalej, jak to na targach. Panie prezesie, bardzo proszę. Ja mam też do tego sitka. No nie. Rzeczywiście u mnie głos z głosem jest dosyć kiepsko już, ale skoro Tomek wspomniał o historii, to muszę powiedzieć, że ta idea wydawania takiego dziennika, gazety codziennej na targach, ja ją widziałem wcześniej u konkurencji, to tej konkurencji europejskiej. I nawet zgłosił się do mnie po drugich, trzecich targach pan Manfred Sadlowski, który wydawał takie dzienniki na targach w Turcji i w innych krajach, mówiąc, że będzie chętnie tutaj robił. Ale pomyślałem, dlaczego ma to robić firma zagraniczna, może jakoś polskimi siłami. I w tym samym czasie panowie tutaj oto zgłosili się do mnie i mi powiedzieli, jakby czytając w moich myślach, że podejmą się tego i tak współpracujemy 22 lata ku pożytkowi i targów, mam nadzieję też i Państwa. I mam nadzieję, że ta współpraca będzie nadal super, tak jak jest dotychczas. Także cieszymy się, że jesteśmy razem. Dziękuję bardzo. Jesteśmy prawie pewni. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Słuchajcie, my tak mówimy do tego mikrofonu, bo się nagrywa dla celów telewizji. Natomiast dziękuję, rzeczywiście, uwaga, czytamy w myślach, więc proponuję spokojnie, żadnych głupich myśli, bo może być różnie. W każdym razie dziękuję, faktycznie nasza współpraca jest no, właściwie idealna, no, no, prawie doskonała i bardzo się cieszymy, że... No tak, tak, ale dodajmy, że na naszych oczach targi się rozwijają w tempie nieprawdopodobnym zupełnie. Znaczy, tutaj przybywa tych budynków, przybywa wystawców, przybywa imprez.
I życzę Tobie, Andrzeju, żeby to dalej trwało i żeby rzeczywiście w tym kierunku... Pamiętacie te 20 parę lat temu, to Targi Kielce jako czym SPO no, nie były znane. No, startowały właściwie od zera. Pierwotnie to robiła Agencja Rozwoju Regionu Świętokrzyska. Natomiast z czasem, dzięki wysiłkowi prezesa Mohonia, to nabierało coraz większego tempa. W tej chwili to jest trzecia impreza w Europie. No, położenie geograficzne powoduje, że z zajęciem drugiego miejsca może być problem, ale Andrzeju życzymy, co tam Londyn, co tam Paryż. No, trzeba walczyć. I my oczywiście na tyle, na ile będziemy potrafić, a coś tam umiemy, będziemy pomagać, jak się tylko da. Drogi Wojtku, może coś byś dodał? Proszę Państwa, spotkaliśmy się w takiej redakcji, nie powiem jakiej, w Warszawie, we trójkę i tak postanowiliśmy zbudować coś nowego. No i tak 22 lata to wszystko jakby działa. I jak działa, to Państwo widzicie, bo codziennie przychodzicie zobaczyć, co jest nowego w naszym codziennym piśmie targowym, które wydajemy na bieżąco i cały team tutaj stoi. Część przynajmniej tego teamu stoi, także chciałbym poprosić, żebyście Państwo przynajmniej skromnie podziękowali temu teamowi za codzienne pismo targowe. Za codzienne pismo targowe. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że stało się tradycją, że honorujemy, dziennikarze akredytowani na targach honorują na zasadzie wyboru, na zasadzie głosowania, honorują najbardziej efektowne naszym zdaniem dziennikarzy stoisko. I w tym roku, proszę Państwa, zgodnie tutaj żeśmy postanowili, że najbardziej efektownym stoiskiem jest stoisko Polskiej Grupy WB. I chcielibyśmy w ten sposób uhonorować, a redaktor naczelny, raport MSPO i raport również WTO, pan Andrzej Wojtas, dokona ceremonii. Natomiast chcielibyśmy powitać w naszym gronie członka Rady Nadzorczej Grupy WB, panią Olgę Wojciechowską, która odbierze tę statuetkę. Proszę bardzo. Andrzeju. Szanowne panie, szanowni panowie, drodzy goście, serdecznie dziękuję za tak liczne przyżycie, uświetnienie naszej skromnej uroczystości. Teraz mam honor wręczyć wspomnianą statuetkę z niekłamaną przyjemnością. Bardzo uprzejmie proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie. Teraz zapraszam. Może dwa słowa. W imieniu Grupy WB i przede wszystkim całego działu marketingu... Jestem przekonany, że Państwo nie słyszą. Proszę wyjść kawałeczek do przodu. W imieniu... Ten mikrofon jest wzmacniany, tylko do kamery. W imieniu Grupy WB, jak i przede wszystkim działu marketingu i promocji, chcielibyśmy bardzo podziękować redakcji wydawnictwa Raport za tak wspaniałe wyróżnienie naszego stoiska i za to, że została doceniona nasza prezentacja produktów i nasze stoisko. Także dziękujemy bardzo. A my życzymy, żeby ten symbol trwałości i ciągłości i ruchu ku górze naszego przemysłu zbrojeniowego się utrzymał, żeby ten nasz przemysł zbrojeniowy był naprawdę silny i potężny, tak jak ruch do góry Grupy WB i eksport również. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo wypili za zdrowie Targów Kielce, za zdrowie prezesa i za zdrowie tego pisma i za zdrowie pisma codziennego MSPO. Żeby się MSPO, panie prezesie, rozwijało, żeby się salon rozwijał. Życzę klientów i partnerów nie tylko z antypodów australijskich, ale z całego świata. Dziękuję bardzo.
bo chciałem Państwu powiedzieć, że Australijczycy są po raz pierwszy i Brazylijczycy są po raz pierwszy. Także o czym żeśmy napisali w pierwszym numerze targowym. Proszę Państwa, proszę... Niech żyje MSPO, niech żyje raport. Proszę bardzo. No i zapraszamy do konsumpcji. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jest jeszcze chętny do zabrania głosu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja nie potrzebuję aparatury elektronicznej, żeby wyrazić to, co tam, ona zresztą słabo działa, ona działa tylko słabo. Proszę Państwa, ja tak od serca chcę coś powiedzieć. Ja reprezentuję firmy zagraniczne. Ja bez tego... Nie, ale to do kamery. Ja reprezentuję firmy zagraniczne w Polsce już od 25 lat, a ogólnie w biznesie jestem wiele, wiele lat, jak widać na załączonym obrazku. I muszę naprawdę stwierdzić, że współpraca z taką firmą jak Raport oraz sama organizacja targów, no uczestniczyłem w swoim życiu co najmniej 50 razy w różnego rodzaju targach na najwyższym poziomie i muszę powiedzieć, trzymajcie tak dalej, jesteście the best.